artyści na żywo w Eurosporcie. Powracamy do rywalizacji na partię 10. Gorzej nam troszkę zagrali Duńczycy tą poprzednią część gry. Co teraz mają robić? Grać o dwa punkty. No właśnie, dlatego właśnie zdecydowali się Szkoci postawić swój pierwszy kamień w pole punktowe, bo wiedzą, że musi tutaj mieć strażnika ekipa duńska, dlatego że wygrana za jeden punkt to tylko dogrywka by była, dlatego że mielibyśmy remis 4-4 i dodatkową partię, jeśli tutaj Duńczycy wygrają za jeden punkt, jeśli wygrają za dwa i więcej, to oni wyjdą z meczu zwycięsko. Jeśli nie będzie kamieni w grze albo jakiś kamień szkocki będzie bliżej, to oczywiście Szkoci podwyższą i będą prowadzić i wygrają całe spotkanie. Pokazał strażnika po prawej stronie, ostatecznie postawili po lewej, to nie ma większego znaczenia, bo wszyscy Duńczycy są praworęczni, w związku z tym to nie jest żadna taktyka celowa. Zapewne będą chcieli mieć strażnika i po jednej, i po drugiej stronie. Dlatego najpierw wybrali stronę lewą. Jeśli mówimy o zawodnikach leworęcznych, to im jest łatwiej wjechać na prawą stronę toru, bo oni wybijają się ze stopki, która jest po drugiej stronie linii środkowej. Dlatego też drużyny, które mają zawodników leworęcznych najczęściej na trzeciej pozycji, bo to najczęściej statystyki pokazują, że w takich sytuacjach punktuje kamień zagrywającego na trzeciej pozycji zawodnika, ustawiają strażnika po prawej stronie toru. Tak przez wiele lat gra Peja Lindholm. Tak też może grać Eve Muirhead, bo grająca na pozycji trzeciej Anna Sloan jest zawodniczką leworęczną. A Duńczycy zamiast stawiać drugiego strażnika zaniepokoili się układem w domu. David Mardoch oczywiście walczy o przejęcie w tej partii, bo dla niego oddanie jednego punktu Duńczykom oznaczałoby konieczność rozgrywania dogrywki. No nie jest to dobra próba. Nie zatrzymał się ten kamień przed czerwonym, tylko obok. Będzie łatwy do wybicia, jeszcze z odtoczeniem na zewnątrz, bo jest między żółtym a czerwonym troszkę odstępu, więc można to teraz zrobić. Pełna kontrola nad kamieniem. Szczotkują i przestają zawodnicy szkoccy. To najczęściej oznacza, że kamień jest dobry. Tylko takie kontrolne przecieranie lodu, żeby nie wpadł tam jakiś paproch. Odtoczenie na bok zgodnie z planem czerwonego kamienia. Tu oczywiście nie chodzi o to, żeby były dwa odległe cele, bo tutaj już nie będzie żadnego zerowania partii. Nie będą o to grali Duńczycy, ale chodziło o to, żeby niemożliwe było podwójne wybicie. Gdyby został w miejscu zderzenia czerwony kamień, łatwiej by było Duńczykom poradzić sobie z tym układem. A teraz już zaniepokojony tym, co się dzieje, Duńczyk rozbija kamienie, które są przed domem. Mikkel Poulsen ma zamiar upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, pozbyć się środkowego strażnika, a swój żółty odtoczyć na bok tak, aby został strażnikiem bocznym. I bardzo skuteczna próba. Świetne zagranie. Co prawda on zastawił teraz kamień czerwony, który jest na niebieskim okręgu, ale to nie martwi Duńczyków. Ten czerwony kamień będzie można potem wykorzystać jako oparcie i dodatkowe zabezpieczenie dla swojego. Tyle tylko, że będą odtwarzać sytuację sprzed chwili Szkoci i już tam kamień czerwony wędruje na linię środkową. Dosyć mocny ten kamień, podjeżdża dosyć blisko domu. Zła wiadomość, bo można wybić podwójnie teraz kamienie szkockie, a nawet potrójnie. Widzi taką możliwość Stierny, a że on widzi różne tutaj kąty, to już widzieliśmy w partii 7. Zobaczył takie, których my nie widzieliśmy. Wow, 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 wow.
No nie będzie tutaj trafienia podwójnego, to nie jest dobra wiadomość. Na wybijaniu tego trzeciego kamienia zależało Duńczykowi, bo tam jest miejsce za strażnikiem po to, żeby się chować, żeby szukać więcej niż jednego punktu. Na razie niedobre wykonanie zagrań drużyny duńskiej. Mają szansę teraz lepiej ustawić strażnika Szkoci. Lepiej to znaczy trochę dalej od domu. Teraz szczotkują nie ze względu na siłę zagrania, ale ze względu na linię. Takie szczotkowanie w ostatniej fazie powoduje paradoksalnie, że kamień bardziej się wkręca, a nie jedzie prosto. Więc często widzimy taką sytuację, że czekają na przykład, aż kamień minie strażnika i wówczas dopiero zaczynają szczotkować zawodnicy na polecenie swojego skipa, po to, żeby jak najbardziej go wkręcić, schować. Tak, bo on po prostu już zaczyna jechać nie na wprost w stronę końca toru, tylko trochę w bok pod wpływem rotacji i ten kierunek się przedłuży. Nie zagrał dobrze Michael Poulsen, ale poprawił to Johnny Fredriksen. Choć trochę bez szczęścia, jednak wybicie podwójne pozostał kamień przeciwników i jest się za czym chować. To na pewno jest dobra informacja dla Duńczyków, tylko tyle, że jedno pole już mają zajęte, a drugie zaraz zajęte mieć mogą. Koniec 10. partii i wszystko w rękach Rui Liu. Zaraz możemy mieć niespodziankę, jeśli dobrze trafi, podmieni kamień czerwony na żółty zawodnik chiński, a to jest w pełni możliwe, bo ten kamień jest nieodsłonięty, to będziemy mieli zwycięstwo drużyny chińskiej nad Szwedami, którzy mieli tutaj być głównym rywalem Kanadyjczyków w boju o złoto. A na razie wygrywają mecze raczej po trudnych bojach. Teraz też to nie jest trudne zadanie przed Chińczykiem, więc raczej nie wyszła ta partia Szwedom i bez problemu podmienia kamień Chińczyk. I 5 do 4. Pierwsza porażka na koncie ekipy szwedzkiej, a Chińczycy w zeszłym roku na 6. miejscu skończyli Mistrzostwa Świata, także to nie jest drużyna, którą można całkowicie lekceważyć, choć robią to Kanadyjczycy, bo dopisali Chińczyków do tej grupy państw, które przyjechały na wycieczkę. No to pokonanie Szwecji to raczej nie dla wycieczkowiczów zadanie. Brawo dla Rui Liu, bo to na pewno duży sukces. Nie udało się to żadnej z czołowych kanadyjskich ekip, które uczestniczyły w turnieju Wiktorii. Udaje się Chińczykom. Chińczycy mają na koncie tutaj w Wiktorii jedną porażkę, ale to jest porażka, która im wstydu nie przynosi, bo przegrali w pierwszej kolejce z Kanadyjczykami i to też tylko jednym punktem. Też nie bez walki zdecydowanie, to musiał Brett Jacobs wnieść się na wyżyny swoich umiejętności, by Rui Liu pokonać. Zagrał nam przed chwilą piękne wybicie Johnny Fredriksen. Teraz zobaczymy, czy potrafi pięknie wjeżdżać. Nie jest to dobra próba. Ani tak, ani tak, ani to doklejenie przy czerwonym kamieniu, który wtedy żółty byłby lepszy i trochę zabezpieczony przed wybiciem, ani nie jest to wkręcenie się za ten czerwony, tak by kamień był lepiej ustawiony. Otarł się i pozostawił własny kamień kompletnie odkryty dla wybicia. Ja zastanawiam się, jaki był zamysł tego zagrania, bo nie wydaje mi się, żeby taki doświadczony zawodnik jak Fredriksen pomylił się i w sile, i w linii zagrania, więc być może był pomysł, żeby odsuwać ten czerwony kamień. Po prostu zagrał trochę za mocno i nie wkręcił się żółty. Całe szczęście Duńczyków, że kamień żółty pozostał, no i jednak muszą go usunąć Szkoci. To nie jest tak, że on zupełnie sam wyjechał, ale dla Davida Mardocha nie powinno być to trudne zadanie. 93% skuteczności w wybiciach w tym meczu. O tym bardziej nie daje nadziei Duńczykom na błąd ze strony Szkota. Bardzo dobre zagranie. Jeszcze odtoczył swój czerwony w stronę strażników.
Choć chciał chyba odtoczyć troszkę dalej, dlatego że teraz kłopot jest taki, że po przyklejeniu tutaj dobrze kamienia przez Duńczyków ten kamień będzie na pewno najlepszy, a jeszcze troszkę kryty przez ten czerwony kamień wcześniej ustawiony i Rasmus Tjerne ma tu jeszcze realne szanse na to, by wygrać za 2 punkty i zakończyć mecz zwycięsko. A teraz wjazd musi być najwyższej próby. Kamień musi być idealnie przyklejony do czerwonego, najlepiej jeszcze w linii. ...88% to też bardzo dobra statystyka. Taką skuteczność ma Stierne we wjazdach w tym meczu. Ale to jest wyjątkowo trudna próba, bo trzeba swój kamień dokleić, więc ta precyzja musi być centymetrowa. Najpierw trzeba ominąć ten pierwszy czerwony i to już będzie problem. I to nie była dobra próba. Drugi taki sam błąd w końcówce ekipy duńskiej. Znów łatwy do wybicia będzie ten kamień. Jest odkryty, odsłonięty. Oj, niezadowolony tatuś, tak. Cóż, pewnie pozostanie granie o 1 punkt Duńczykom, no bo raczej nie przypuszczam, aby pomylił się teraz David Murdoch. 1 punkt będzie oznaczał, że zobaczymy tutaj 11. dodatkową partię. No oczywiście najpierw muszą obaj wytrzymać psychicznie swoje próby, muszą dobrze wybić szkod, nie zahaczając, bo będzie grał od zewnątrz jednak, tak jak mówiła Marianna, to jest lepsze, lepiej kontrolowalne tak. Zagranie. Będzie grał też od zewnątrz, dlatego że będzie chce uderzyć ten kamień w nos bądź od zewnątrz, po to, żeby nie skierować go na czerwony, który jest z tyłu. Tak, bo tam jest takie ryzyko przy wybijaniu, jeśli uderzy się na prawo od środka, że te kamienie się zbiją i może pozostać żółty najlepszy. A tego przede wszystkim chce uniknąć David Marr. Never. Ładna próba, było tu zabezpieczenie w postaci własnego kamienia, pochowane kamienie swoje. To też utrudnia zadanie rywalowi, tak myślał o tym właśnie David Murdoch, żeby odtoczyć się na bok, zablokować o ten kamień z boku, bo to spowoduje, że musi dojeżdżać precyzyjnie Rasmus Tjerne. Nie może wybić, podmienić kamienia, musi trafić w małe czerwone pole punktowe. No gdzieś koło 70 centymetrów najwyżej ma promień to kółko, w które trafię teraz musi Rasmus Tjerne. Jeśli nie trafi, jeśli jego kamień będzie dalej tylko od jednego choćby kamienia przeciwników, to już Szkoci wyjdą zwycięsko z tego meczu. Rozwinął szlag Tomasz Tjerne, żeby nie wierzył w syna. O i takie Może kciuki chciał ściskać. Dokładnie tak, takie zagrania wykonuje Tjerne na co dzień w swojej hali w Chwidowre. Na pewno bardzo często, teraz tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest zagranie, ostatnie zagranie 10. partii, więc dodatkowa presja. No tak, na treningu pewnie 10 na 10, ale tu też zagranie jest dobre, wjazd na guzik, punkt dla ekipy duńskiej. Będziemy mieli dodatkowe emocje, będziemy mieli dogrywkę w meczu Szkocja-Dania, ale teraz to David Murdoch jest w nieco lepszej sytuacji, bo w tej dodatkowej partii, rozgrywanej według tych samych zasad co poprzednie, po prostu będzie miał ostatnie zagranie.